24 czerwca właściciel galerii Wzgórze w Bielsku Białej, Franciszek Kukioła, rozpoczął swój samotny rejs Fiatem 126P Cabrio Luxus z 1980 roku. W poniedziałkowe popołudnie podróżnika żegnali licznie zgromadzeni przyjaciele i sympatycy. Pan Franciszek zamierza odwiedzić niemal wszystkie kraje europejskie na lądzie, bo jak sam mówi, moje cudeńko nie jest jeszcze wodolotem. Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam, a jutro w całej Europie, dzisiaj tu, a jutro tam, razem z Frankiem. Żegnam się ze wszystkimi, życzę wam udanego tygodnia, udanych wakacji, samych wspaniałości, bądźcie zdrowi i zostańcie z Bogiem, z Panem Bogiem, pa! Dzisiaj Franek rusza w drogę, niechaj Bóg prowadzi go po Europie całej wzdłuż i wszerz. Bo nieważne ile wiosen masz, jeśli o marzenia dbasz nawet przez 60 lat, to je zawsze, zawsze spełnisz, dzisiaj tu, a jutro tam. To nie Honda, to Maluch. Wracaj do nas cały i zdrowy, ale zajedź jak najdalej na Madagaskar i jeszcze dalej! Śmiałkowi podczas podróży życia życzymy szerokiej drogi oraz wielu niezapomnianych wrażeń.